Chociaż wojna religijna bez Osmana to nie to samo. Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w odcinku drugim naszej gry Brandenburgią, a za chwilę Prusami. Dla przypomnienia toczymy właśnie wojnę o zdobycie Szwecji na naszego wasala. Udało nam się zdobyć tutaj już prowincję od Danii. Oraz gdzie jest moja flota? Aha, ja Bęcki dostałem od Danii teraz. Ej, i mam koalicję przeciwko sobie. Boże, co ja zrobiłem w tej grze? Niszczymy wojska Danii znowu w zasadzie. Chociaż nie aż tak skutecznie jak ostatnio. No na morzu rzeczywiście nie mam przewagi tym razem, jakoś to przegapiłem. Ale przynajmniej na lądzie ją mamy. Tja, fajna pomoc botów, 40 tysięcy w jednej prowincji. Tak, o ja pierliczę, takiej koalicji to nawet chyba ja nie przetrwam. O kurde! No to nie mam zupełnego wyboru, ale trudno. Za dosłownie miesiąc nie mógłbym już tego zrobić, więc... Ach... O, 100% Liberty Desire. Ja chyba najbliższe 50 lat to nie będę nic podbijał. Albo 30. Jak coś koło tego. No i era reformacji, dosłownie 2 miesiące po tym jak znaczy 2 miesiące po tym jak zdobyłem Szwecję. Jakby to powiedzieć, stan naszych finansów jest zatrważająco kiepski. No do tego jeszcze mamy trochę prowincji do nawrócenia. Myślę, że nasz książę elektor Paul I von Hohenzollern może spokojnie abdykować na rzecz Patryka Huntera Fredzio von Hohenzollerna. No następca niestety zbyt dobry nam się nie trafił, ale ujdzie. Jeżeli ja teraz zerwę sojusz z Polską, to w życiu go już nie odzyskam. Co za po prostu fuck. No dobra, stańmy po stronie Polski w tym konflikcie. Ja pierdzielę, Osman po prostu przyszedł, zaczął od razu szturmować tą fortecę w Podoli. Co to ma być? Pierwszy raz widzę, żeby bot był aż tak agresywny podczas oblegania. Tym bardziej... Nie! Ale ja jestem słabym Great Powerem! Czemu Moskwa interweniuje? O mój Boże, no to po Polsce i po mnie przy okazji. Ja pierniczę. Mogę to wywhitepisować? Te statystyki wojsk Osmana, co się dobrze nie skończy. No, zobaczmy to zaraz chyba Stack Wipe Armii Polskiej. O, na szczęście nie było Stack Wipe'a. Czas na chyba jedyne zwycięstwo tej wojny, gdzie wbije się w 14 tysięcy wojsk rosyjskich bez lidera. Chociaż i tak, tak ledwo. Dobra, chyba uda mi się czymś takim tutaj wykpić, że oddam dwie prowincje nic nie warte szwedzkie dla Rosji. Zrezygnuję z mojego sojuszu z Polską. Boże, ale to był błąd. I zapłacę 200 dukatów. Ta wojna byłaby nie do wygrania, a zaraz potem bym dostał tak czy siak pewnie koalicję na twarz. Czas na kolejną wojnę z Danią. Tylko, że tym razem nie biorę ziemi, pójdą zwykłe humiliaty. Ja nie wiem co ta Dania, czy dostała jakiegoś buffa do oblegania, czy co? No te forty padają zaraz na zerze. Farty. Swoją drogą, w ramach reklamy powiem, że na kanał wleciał dzisiaj odcinek Total War'a, Warhammera 2 z wampirów. Jeżeli chcecie więcej oczywiście Total War'a na kanale, warto jest tam zajrzeć, zostawić lajka. I co? Zobaczymy, czy będzie więcej tego typu materiałów na kanale. Może wezmę tutaj burgesu, żeby jeszcze adwajzorzy mnie mniej kosztowali. W tym momencie poniżej 1 dukata mnie już kosztują, więc jak najbardziej mi to jest na rękę. Lubeka stała się reformet, co oznacza, że bardzo mało agresywnej ekspansji nabije u wszystkich krajów. Czas szykować się na... Tylko niech mi wyjdzie z tej koalicji. O co to Teodoro tutaj zrobiło? Zobaczcie, jaki rzadki widok. Podbiło cały Krym. Fuck, zerwałem sojusz z Polską, bo chciałem nie wsiąść do kolejnej wojny z Osmanem. Serio, już nie wiem, jakby to się miało kończyć. Polska je po prostu wciąga do durnych wojen. No więc jakby to powiedzieć, muszę zmienić sojusznika. Coś przeczuwam rozbiory pewnego kraju. Jaki spam wyjścia z koalicji nagle, jak wziąłem sojusz z Moskwą. Masakra. No to będziemy mieli 20% więcej morali. Dość niezłe. Ale. Wraz z Eną przygotowaliśmy dla Was malutki konkursik do wygrania 3 gift cardy o wartości 5 euro. Żeby dołączyć do konkursu, wystarczy na przykład odwiedzić moją stronę, napisać pozytywną recenzję albo negatywną, dołączyć do naszego Discorda. Jeżeli wykonacie wszystkie te 7 lub będziecie mieli 7 razy większe szanse na wygranie w tym konkursie. Do końca pozostały 23 dni, trwa chyba do 19 maja, jeżeli dobrze wszystko pamiętam. Link jak zwykle macie w opisie tego filmu. Jako kolejną ideę biorę ekonomiczne. Co prawda wolałbym handlówkę, ale...
W końcu chcemy maksować te plusy pod względem dyscypliny i wojska, nie? Ten łąd, kiedy przez przypadek topisz flotę duńską, bo tego nie zauważyłeś. Jakby to powiedzieć, narodziny potwora. Prusy właśnie powstały. I teraz Prusy mają oprócz bardzo fajnego orzełka, tak zwany swój Prussian Government, który polega na militaryzacji kraju. Zobaczcie sobie, że za 50 punktów militarnych zwiększacie militaryzację o 10. Niestety ona spada tym szybciej, im więcej macie prowincji, więc coś za coś. Prusy raczej są dobre dla małych krajów, albo jeżeli gracie pod wasali. Chyba że olewacie totalnie militaryzację, ale militaryzacja daje wam Land Maintenance Army minus 2%. I dyscyplinę plus 1% i chyba można to nabić do 10 aż, jeżeli tak patrzę, bo mamy 10% militaryzacji, 1 punkt, to przy 100 to raczej dostalibyśmy, no, dość ładne statystyki. Kiedy ja wybrałem, że ja niby głosuję na Polskę? What the fuck? Tak, Francja to taki potężny kraj w tych moich ostatnich rozgrywkach. No i tak, Austrio, powiedz mi, jak ty chcesz zdobyć Wenecję? No ja się ciebie pytam, jak ty chcesz to zdobyć? Czas zdobyć Lubekę i nasz udział w handlu. Ja pierniczę, czy ten Osman chce mnie pozbawić wszystkich moich sojuszników? Jakim cudem Osman ma klejmy na to wszystko? I dlaczego się najpierw nie wziął za te głupie Czechy? Dobra, wyłgałem się z tej wojny, ale zerwałem znowu sojusz z Austrią. To jest jakaś totalna masakra z tym Osmanem. Na rywala biorę Polskę i ją ciśniemy, bo niestety ustanowiła mnie rywalem w międzyczasie. No tak. Wartościowy sojusznik. O ja pierniczę! Mam dynastię na tronie Wielkiej Brytanii. Ale i tak to nic nie zmienia, przecież nie mam jak się dostać na wyspy. Jakby to powiedzieć, wreszcie zrobiłem tę ideę, wreszcie! Dzięki czemu mogę mieć dodatkowe 5% dyscypliny oraz Infantry Combat Ability. Nigdy nie wiem co jest lepsze, wezmę to, żeby mieć na stałe, a dyscyplinę będę brał na wojnę. Chociaż chyba powinienem odwrotnie zrobić, bo dyscyplina jest elementem, który wpływa na damage zarówno artylerii, piechoty i kawalerii. Nowy władca. Dobra, czas tutaj ustanowić sobie dominację w trade node danym. No i w sumie zaatakujmy o stolicę. No niestety muszę się takim wynikiem zadowolić, ale trudno. Zawsze coś mamy. Na zdobycznych ziemiach ulepszamy w pierwszej kolejności porty, tutaj mamy centrum handlu, tutaj port, trzeba też je ulepszyć. Okej, mam tu już 42%, kiedy nie kolektuję, więc jeszcze musimy troszeczkę zdobyć jedną, drugą prowincję. Zaatakujmy teraz Czechy, wezwijmy do tego Austrię. Po prostu może się wreszcie ta Austria do czegoś mi tutaj przyda. Naszym celem będzie tutaj zdobycie jednej prowincji, żebym mógł wypuścić w przyszłości Śląsk. Nasza armia chyba wreszcie zaczyna działać. No jakby to powiedzieć, Austria chyba dobrze na tej wojnie wyszła. Straciliśmy też z nią sojusz, ale nie jest już wartościowym sojusznikiem, trzeba ich olać. My natomiast wbijamy się w czeską armię i... liczyłem na stack wipe. Chociaż czekajcie, chyba się uda. No i mamy stack wipe'a, dzięki. Cytując klasyka, Prusy dołączyły do Ligi Protestanckiej oraz jej przewodzą. Dość ciekawą tutaj wojnę ma Osman. Myślę, że nadszedł wreszcie czas, żeby obalić cesarza. Specjalnie czekałem, żeby tutaj troszeczkę większa ta koalicja się zebrała, zarówno po naszej, jak i po przeciwnej stronie, żeby po prostu wojna była ciekawsza. Chociaż wojna religijna bez Osmana to nie to samo. Jeszcze specjalnie zebrałem sobie 500 punktów nadmiernych. Hih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 
plus 20%. No tak. To daje nam 132 dyscypliny. Możemy mieć jeszcze z ofensywnych 5% dyscypliny. I potem jeszcze 5% za absolutyzm. Upadek Pragi. Ja to zdobyłem w miesiąc niecały. Jak tak fajnie widać, jak tutaj te wszystkie armie sobie chodzą po kolei, zajmują. I w sumie jaki jest stosunek sił? Nawet wyrównany. Zobaczcie, mamy 30 tysięcy więcej w piechocie, 20 tysięcy więcej w kawalerii, mniej w działach.
I dodatkowo event na tańszego doradcę z dyscypliną. Jezu, ja ich miażdżę, czekajcie. Kurka, myślałem, że będzie jakiś stackwipe, ale jednak nie. Czechy robią to, co umieją najlepiej, czyli padają, dają mi pieniądze. Chociaż ja akurat za dużo ich nie dostanę. Dajcie mi jakąś armię, ja chcę tu bitwę toczyć, halo. O, Wiedeń, pewnie idzie ta armia 30-tysięczna odbić. Albo nie? Kurde, gdzie to się cofa? Portugalska armia też nie stanowi wyzwania. W sumie komu mogę, to zmieniajmy religię, bo czemu nie? W końcu wojna religijna. Nie zgadniecie, czyja stolica upadła. Naprawdę. Najlepsze jest to, że gdyby to, że muszę wybrać Religious Supremacy, mógłby zmienić religię Austrii. Dobra, było jednak stanowczo za łatwo. Ale czemu Palantynat? Po co ja im zmieniałem wiarę? Tak, to była naprawdę wojna o religię, o tolerancję naszej religii i dominację w Europie. Tak, to wcale nie chodziło o pieniądze.